Kiedy omawiamy problem bluźnierstwa w ramach wolności wypowiedzi, mamy trzy przykłady, gdzie ograniczenia wolności wypowiedzi mogą być przydatne do ochrony interesów religijnych, ogólnie mówiąc. Czyli to mogą być różnego rodzaju defamacje, kiedy mamy do czynienia z reputacją, nakłanianiem, to znaczy z oczernianiem reputacji, mamy namawianie, nakłanianie do przemocy i mamy samobluźnierstwo. Gdybyśmy jeszcze teraz mogli zmienić kolejny slajd. Dobrze, już jesteśmy na dobrej drodze, chyba. Następny slajd poproszę. Próbujemy, ale niestety nie dochodzi sygnał. Tak, chyba już mamy. Możemy pytać, z jakich powodów mielibyśmy zakazywać bluźnierstwa, czy argumentować za prawem przeciwko bluźnierstwu. Albo bluźnierstwo postrzegamy jako samo w sobie naganne moralnie. W społeczeństwie to mogą być różnego rodzaju wypowiedzi, które są po prostu nie do wypowiedzenia. I nie mówię tu tylko o społeczeństwach religijnych, ale nawet w społeczeństwach świeckich. Mamy takie stwierdzenia, których po prostu się nie da wypowiedzieć, nie są do wypowiedzenia. Na przykład słynne słowo N w Ameryce, jeżeli chodzi o czarnoskórych mieszkańców Amerykanów. Albo na przykład zaprzeczanie Holokaustowi. Albo przykłady mowy nienawiści. Są one zakazane z samej swej natury. Ale możemy również obrać podejście instrumentalne do bluźnierstwa i twierdzić, że być może bluźnierstwo wypowiedzi same w sobie nie są moralnie naganne same w sobie, ale powinno się ich zakazywać ze względu na ochronę pokoju religijnego, chcemy zapobiegać nieporządkom społecznym, chronić moralność społeczną itd., itd. Pierwsze podejście to jest podejście, które wspiera wiele organizacji, chociażby Komisja Wenecka, Parlament Europejski, czy też Rada Europy, zalecają dekryminalizację bluźnierstwa. I tutaj mamy odpowiedni cytat z rezolucji Parlamentu Europejskiego, który mówi, że zakazywanie bluźnierstwa szkodzi mniejszościom. Karalność wypowiedzi powstrzymuje krytykę religii, ale możemy się sprzeciwić temu stwierdzeniu, ponieważ zadałbym pytanie parlamentowi, ile przykładów można by podać na poparcie tej tezy, ile przypadków da się z terenu Unii Europejskiej podać, które pokazują, gdzie prawa mniejszości, na przykład, czy dysydentów były pogwałcone i nadużywanie prawa nie jest samo w sobie wewnętrznie obecne w danym prawie. Mamy tutaj też Komitet Narodów Zjednoczonych, który mówi, że zakazywanie bluźnierstwa nie przystaje do wolności wypowiedzi i nawet nie wyjaśniają dlaczego. A tutaj zadałbym zdecydowanie pytanie dlaczego. Skoro mamy religijne społeczeństwo, jak na przykład w państwach muzułmańskich, 99% populacji postrzega wyrażenia bluźniercze jako moralnie niewłaściwe, moralnie złe. Dlaczego świecki komitet, który mieni się być uniwersalistycznym czy uniwersalnym, podejmowałby tego typu
wypowiedzi. Myślę, że to podważa ich pretensje do uniwersalności. Następnie, żeby... Uzurpacja, czy być może nawet ignorowanie 19 artykułu, wolność wypowiedzi można oczywiście ograniczać, również żeby chronić moralność publiczną. Także jeżeli ignorujemy samą konwencję praw człowieka, tutaj, przepraszam, drugie podejście, myślę, że możemy ograniczyć wolność wypowiedzi, aby chronić moralność. I ponownie Komitet Narodów Zjednoczonych mówi, że moralność publiczna musi być wywiedziona z różnych źródeł. I pytałbym, dlaczego, z jakiego powodu? Mogę sobie wyobrazić homogeniczne społeczeństwo, jednorodne. I być może komitet boi się, że prawa jakichś mniejszości będą pogwałcone, ale samo pojęcie moralności publicznej jest relatywistyczne, w związku z czym konwencja odnosi się do narodowych wizji moralności publicznej. Dlatego też nie zgadzam się, że moralność publiczna musi koniecznie pochodzić z różnych źródeł. Jest to wbrew zdrowemu rozsądkowi, to znaczy twierdzenie komitetu, ponieważ każda zwyczajna osoba powie, że jeżeli przyjmuje chrześcijaństwo, to sądzę, że chrześcijańska moralność jest właściwa, no to nie zgodzę się na poligamię czy inne rzeczy, które ją pogwałcają. Po cóż miałbym przyjmować podejście eklektyczne, które... Także tutaj mamy do czynienia z tendencyjnością po prostu. Może przejdę tutaj kilka slajdów, ponieważ nie mam za bardzo czasu. Skąd mielibyśmy wiedzieć, czym jest moralność publiczna? Jakie źródła moralności mamy? Pytałbym zwyczajnych ludzi na ulicy. Musi być wsparcie, ale problem jest taki, ile osób może będzie wspierać normę, także stanie się ona normą w zakresie moralności publicznej. W Europie żyjemy w społeczeństwach spolaryzowanych, więc może być trudne znalezienie wspólnej odpowiedzi dla tego, czym jest moralność publiczna. Na Litwie, litewska sprawa rozstrzygana w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, sprawa dotyczyła reklamy, wykorzystania ikon czy obrazów Jezusa i Maryi w celach komercyjnych, w reklamie, i rząd, czy władze ukarały przez kogoś, kto popełnił przestępstwo, i przyjęły zdanie konferencji episkopatu, gdzie episkopat argumentował, że to było niewłaściwe użycie świętych obrazów, desakralizacja figur religijnych. Z całym szacunkiem dla biskupów, myślę, że lepsze podejście to by było zapytać ludzi na ulicy, przeprowadzić ankietę, ponieważ biskupi prawdopodobnie reprezentują tylko ułamek społeczeństwa, czy są reprezentatywni. No i może wystąpić problem, jeżeli chcemy ograniczać wolność wypowiedzi, aby chronić, aby, przepraszam,
argumentować za prawem przeciwko bluźnierstwu, może dojść do sekularyzacji społeczeństwa. Irlandia. Mamy tutaj fragment konstytucji irlandzkiej. To już w tej chwili nieobowiązujący ten artykuł, ale zakładała konstytucja obowiązek kryminalizacji bluźnierstwa. I legislatorzy irlandzcy tego nie przeprowadzili, w związku z czym Sąd Najwyższy Irlandii zasądził, że nie możemy karać nikogo za bluźnierstwo, ponieważ nie wiemy, czym jest bluźnierstwo. Prawodawca nie wypełnił swojego obowiązku konstytucyjnego, podkreślę, obowiązku. Ale w międzyczasie moralność publiczna w Irlandii uległa zmianie. Jak wiemy, Irlandia już stała się bardzo świecka, sekularyzowana, a z jednej strony mamy konstytucyjny obowiązek, żeby zakazywać bluźnierstwa, a z drugiej strony ludzie nie chcą tego prawa. I zgodnie z prawem irlandzkim możliwe byłoby referendum, żeby usunąć ten artykuł z konstytucji, a zatem według procedur irlandzkich opcją byłoby referendum, ale referendum jest drogie. W roku 2008 był kryzys ekonomiczny, czy nawet wcześniej w Irlandii, w związku z czym rząd nie chciał się angażować w proces demokracji bezpośredniej, ponieważ to było drogie, więc w roku 2009 wprowadzili przepis, artykuł w prawie karnym, który kryminalizuje czy zakazuje bluźnierstwa, ale trudno było to prawo egzekwować, ponieważ jak Państwo widzą tutaj na zielono zaznaczone elementy, przestępca musi spowodować szok i oburzenie w znacznej liczbie osób, którzy powinni się czuć obrażeni. Musi to być działanie intencjonalne, należy dowieść jego intencji, ponieważ ktoś może powiedzieć, no moja wypowiedź może się wydawać bluźniercza, ale to jest sztuka na przykład, czy w ramach wypowiedzi artystycznej. Także ostatecznie Irlandia zorganizowała referendum w roku 2018 wraz z wyborami prezydenckimi i 2/3 Irlandczyków zadecydowało, że nie chce mieć prawa dotyczącego bluźnierstwa w konstytucji, więc argumentowałbym, że w Irlandii moralność publiczna w tej chwili opiera się na tym, żeby nie zakazywać bluźnierstwa. I trzecie podejście, tylko wspomnę z nazwy, ponieważ omówiliśmy je sobie wczoraj. Trybunał w Strasburgu argumentuje inaczej. W sposób, którego nie lubię, nie podoba mi się, że bluźnierstwo może być uzasadnione, prawo przeciwko bluźnierstwu, mamy prawo do ochrony uczuć religijnych w oparciu o artykuł 9, było votum separatum przy wydaniu tego wyroku, że nie ma prawa od ochrony uczuć religijnych w oparciu o wolność religii. I ostatnia kwestia, którą chciałem poruszyć, chciałbym Państwu pokazać, w jaki sposób przypadki dotyczące bluźnierstwa w konwencji praw europejskiej modyfikują prawo do wolności wypowiedzi. Pierwsza wypowiedź, masz prawo do wyrażania, do obrażania,
do wygłaszania wypowiedzi, które obrażają, ale w przypadkach obluźnierstwo, w sprawach obluźnierstwo sąd ograniczał wolność wypowiedzi, argumentując, że dobrze, ale nie możesz, nie wolno ci złośliwie, niepotrzebnie obrażać lub obrażać ludzi. I w ostatniej sprawie, którą prezentował profesor Balcerzak, sąd argumentował, że twoje wypowiedzi powinny być obramowane w sposób neutralny i obiektywny. Kończąc, zgadzam się z tym. Kończąc, chciałem jeszcze dodać, tutaj przechodzę do wniosków. Moim zdaniem być może klauzula o ochronie moralności publicznej może być użyta, żeby argumentować za prawem przeciwko bluźnierstwu, ale w niektórych krajach może to być argument przeciwko. A reszta, no, mówiłem już Państwu wczoraj, ostatnie słowo chciałbym kończąc powiedzieć, porównując do sprawy Oberszlika, znanej prawy Oberszlika, która dotyczyła wolności wypowiedzi polityka i dziennikarza, ponieważ polityk wygłosił bardzo kontrowersyjne stwierdzenie, byśmy powiedzieli faszystowskie. Natomiast dziennikarz zacytował tę wypowiedź i napisał idiota, odnosząc się do polityka. I austriackie władze argumentowały, w porządku, szanujemy wolność wypowiedzi, ale nie możemy zezwolić na to, żeby wolność wypowiedzi degenerowała czy schodziła na poziom wzajemnych obelg. I tu się zgadzam. Tylko że sąd europejski na piedestale umieścił wolność wypowiedzi polityka, ale zgadzam się z tym rozwojem sytuacji, który miał miejsce, czyli wolność wypowiedzi również niesie ze sobą obowiązki i odpowiedzialność. I tu pada sentencja łacińska. Twardość co do zasad, co do substancji. Dziękujemy, panie profesorze. Bardzo dziękujemy za wystąpienie i za podkreślenie tej kruchej równowagi pomiędzy wolnością wypowiedzi a wolnością religijną i ochroną uczuć religijnych. Problematyzuje pan tutaj te aspekty z perspektywy prawnej, jak chronić wolność religijną. Może są jakieś pytania lub komentarze? Bardzo proszę. Krótka uwaga albo pytanie. Powinniśmy wywodzić moralność publiczną, czyli no, chodzi mi o to, że jeżeli większość ludzi jest postępuje w sposób złośliwy, gdyby była złośliwa, nie możemy, no powiedzmy, nie możemy oceniać tego przy pomocy takiej sądy publicznej, czyli w jaki sposób możemy takie podejść do tego przy pomocy zdrowego rozsądku, w jaki sposób zdrowym rozsądkiem ustalić, co jest moralnością publiczną, co jest właściwe, co niewłaściwe, bo na przykład przy użyciu obrazów świętych, czy możemy ustalić jakiekolwiek obiektywne kryteria ich oceny? No, oczywiście, jeśli dla chrześcijan wierzących, to oczywiście są bardzo cenne obiekty, prawda, te obrazy święte. Dla muzułmanów osoba proroka Mahometa jest czymś też bardzo cennym. Czy więc istnieją jakiekolwiek kryteria obiektywne dla ustalenia,
co jest moralnością publiczną, bo jeśli tylko będziemy wywozić coś takiego tylko z opinii opinii publicznej, to nam tylko wyjdzie co innego. Nie określimy w ten sposób moralności publicznej. Oczywiście zgadzam się w zupełności, tylko że tutaj pan, używając terminu moralność publiczna w sensie etycznym, czy też w sensie filozoficznym, takim normatywnym, a tymczasem klauzula moralności publicznej w prawie jest techniczna. Jest to termin, który wyraża czy odzwierciedla moralność taką, jaka ona jest. Nie normuje, tylko opisuje. I podkreśla się również w prawie międzynarodowym, że moralność się zmienia, że podlega zmianom, że w różnych miejscach jest różna, w różnym czasie też jest różna. I tak, na poziomie etyki i filozofii to się zgadzam, że może ona się zdegenerować do postaci zła publicznego. A jeśli chodzi o kryteria obiektywne, to obawiam się, że tu byśmy mieli do czynienia z lobbingiem, z usiłowaniem przekonania czy też wygłoszenia naszych argumentów. Na przykład podoba mi się podejście Fernanda, że ludzie wierzący nie powinni być obrażani, ponieważ tu chodzi o honor ich. A mówię o lobbingu dlatego, że tutaj chcę nawiązać do prezentacji Maria Garcia. Ojciec, ksiądz zadał pytanie, czy lepiej być cicho, milczeć, czy też może mówić. Odpowiedzią jest oczywiście tak, lepiej jest przemawiać, wygłaszać argumenty po to, żeby bronić moralności publicznej. Dam jeszcze inny przykład z Danii, bo tam w 2014 roku była duża badanie opinii publicznej zrobione przez organizację świecką. Pytano ludzi, czy chciałbyś, żeby przyjęto prawo dotyczące bluźnierstwa. Jedna, dwie trzecie powiedziały tak. Więc to świeckie społeczeństwo duńskie chciało, żeby wprowadzono prawo dotyczące bluźnierstwa, a trzy lata później parlament duński, czyli elita duńska, ci oświeceni, usunęli z kodeksu karnego to prawo wbrew temu, co chciała opinia publiczna. Czyli argumentacja, jak widzimy, jest bardzo ważna. Sposób argumentowania, argumenty racjonalne i taka dyskusja ma duże znaczenie. I jeszcze tylko jedno stwierdzenie. Ja uczestniczę w takim warsztatach na moim uniwersytecie dotyczących praw ludzi niepełnosprawnych. I po tym kursie wracałem do domu i myślałem sobie tak, no Boże Święty, nikt nie mówi w telewizji o prawach ludzi niepełnosprawnych. Kogoś, kto na przykład jest na wózku inwalidzkim w Polsce. I jeżeli się komuś na przykład taki wózek zepsuje, człowiek nie jest w stanie wydostać się z domu przez tydzień, aż ktoś przyjdzie i naprawi ten wózek. I nikt o czymś takim w ogóle nie mówi, nie ma dyskusji. Wszyscy dyskutują tylko o prawach homoseksualistów, czyli lobbying i sposób przekonywania i samo działanie w kierunku przekonywania. To jest coś tak, ale przepraszam, gadam i gadam, a tu już czas. Bardzo dziękujemy za tę ciekawą wypowiedź.